Niech pan ich przekona o konieczności zmiany regulaminu. Ma pan do tego prawo. Lupe! To pelucze. Przyszedł po rzeczy, których nie weźmiesz do nowego domu. Pelucze, tam jest kuchnia, lodówka, kuchenka, a to jadalnia, salon i sypialnia. Łóżko, niech Bukles ci pomoże. Pelucze, zostaw nas samym. Zawołamy cię. Zaraz wracam. Dziękuję. Po co te tajemnice? Nie mów, że nic mi nie dasz. Potrzebuję tych rzeczy. Chodzi o to, że... No tak, oddasz to Cheli, bo ona jest twoją krewniaczką. Wcale nie. Chodzi o to, że... Wykrztusz to wreszcie. Dlaczego nigdy nie potrafisz mi niczego powiedzieć? Chodzi o to... Że się nie wyprowadzam. Zostaję tutaj. Co ty mówisz? Pani Weronika była tu i powiedziała... Co powiedziała? No, że ona i profesor... Już wiem. Powiedziała ci, że nie zamieszkasz z nim. Tak. Nie zobaczyłam, jak mój syn pobił Federica. Dobrze, że nie doszło do rękoczynu. Ten facet to chłystek. Mój syn jest silny. Mógłby zabić tego parszywego drania. Prawda, niejedno ma oblicze. Bądźmy szczerzy. Pan Federico zasługiwał na dobre lanie za to, że odebrał panu Ricardowi panią Marinę. Bójka wcale nie byłaby taka zła. Całkiem niezła. Wiedziałam. Mówiłyśmy ci to, ale ty nas przekonałaś. Ta wiedźma udawała. Lupe, chcę, żebyś zamieszkała z nami. Będziesz miała prywatną krawcową, która uszyje ci sukienki. Bezczelna łajdaczka. Szybko wysunęła pazury. Ukradnie ci czuję, a ciebie zostawi jak parszywego psa. Nic więcej nie mów, proszę. Musisz mnie wysłuchać. Życie nieźle dało ci w kość, a ty nadal ufasz obcym. Także tej, która bardzo cię skrzywdziła. Weronika od razu wydała mi się zła. Wyrządziła ci tyle złego. Pobiła cię i kazała porwać czuję. Człowiek wierzy, że ludzie się zmieniają. A skoro ona kocha profesora, myślałam, że zajmie się moim czujem i będzie dla niego dobrą matką. I co? Nic. Nie sądziłam, że w tym właśnie problem. Pomyślisz, że stracisz czuję na zawsze. To bez znaczenia. Nie obchodzi cię utrata syna? Nie wierzę ci. Oczywiście, że mnie obchodzi. Ale chcę tego, co najlepsze dla czuję. Pragnę, by miał lepsze życie, lepszą przyszłość. Tylko jego ojciec może mu dać to, czego ja nie mogłam mu dać. Zrozum, Blanko. Tylko tym się zadowolę. Ja się nie liczę. Niech będzie szczęśliwy ze swoim ojcem. Tylko tego pragnę. Malvina,
Balbino, zrób coś dla mnie, dobrze? Proszę to zawieźć do szpitala. To dla pani Mariny? Pan nadal ją kocha, prawda? Mimo tego, że wzięła ślub. Pan ją kocha, a ja wiem, że ona pana też kocha. Już nigdy nie będziecie razem. Otwórz drzwi i zanieś ten list. Tak jest, proszę pana. Gdzie jest Ricardo? Witaj, kochany. Jak się masz? Dobrze. Co ty tu robisz? Przyszłam ci powiedzieć, że Federico i Marina się pobrali. Już wiem. Skąd? A ty skąd wiesz? Dowiedziałam się. My też moglibyśmy się pobrać. Mamy to zrobić za tydzień. Mówisz to z takim entuzjazmem, że to zaraźliwe. Kiedy się pobierzemy, zaczniemy nowe życie. Ty, Chuy i ja. Rozumiesz? A Lupe? Rozmawiałam z nią. Nie chce z nami zamieszkać, bo nie przyzwyczai się do nowego życia. Usiłowałam ją przekonać, ale sama o tym zdecydowała. Woli zostawić nam wolną rękę. Zostawić nam wolną rękę? Tak się mówi. Zjedz taką. Coś mi zaszkodziło. Weź tabletkę. Nie trzeba. Posiedzę przy tobie. Idź i połóż się. Odpoczywaj. Idziemy. Wejdź. Jak się masz? Dobrze, a ty? Też dobrze. Siadaj. Może taką? Dziękuję, już jadłem. Chciałem ci powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Dla mnie czy dla ciebie? Dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich. Ożeniłem się z twoją mamą. Powinienem ci pogratulować. Myślałem, że się ucieszysz, że będziesz zaskoczony. Już wiedziałem. Jak długo jeszcze będziesz unikać swojej mamy? Nie udawaj, że ona nie istnieje. Ona cię bardzo kocha. I choć trudno ci się do tego przyznać, ty też ją kochasz. Pomówmy o czymś przyjemniejszym. Nie zjesz tako? W przyszłym tygodniu tata żeni się z Weroniką. Tak przypuszczałem. Dlaczego o tym mówisz? Może to cię zainteresuje. Postanowiłem zamieszkać z tatą i Weroniką. Chuy będzie wolał rozpuszczone czy związane? Nie, lepiej rozpuszczone. Marzę o tym, żeby mnie objął. Chcę go zobaczyć i nigdy więcej się nie rozstawać. Przyniosłaś prezenty. Oby ci się spodobało to, co kupiłam. Chcę mieć coś dla wszystkich za kapułką. Chciałabym być z tobą w tej chwili. Chyba będziesz. No i będziesz też na moim ślubie. Niestety nie mam pieniędzy na bilet. Pakuj walizki, bo wujek już zajął się resztą. Jak to?